Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnych wspaniałościach z nieba. Dzisiaj pochylimy się nad problemem różnych trudnych doświadczeń, jakie życie czasami każdemu funduje. Każdy z nas co jakiś czas natyka się na pewne problemy, na pewne jakieś trudne sytuacje w życiu, które sprawiają wielkie zamieszanie w naszych głowach przede wszystkim. Co wtedy się dzieje? Wtedy nasz umysł zaczyna produkować na potęgę rozmaite scenariusze, co się może wydarzyć, jak się może sytuacja potoczyć, i zaczynamy mieć taki chaos w głowie. I jak się wobec tego zachować, wobec takich sytuacji, jak sobie radzić w takich sytuacjach, jak nie zwariować w takich okolicznościach życia. Otóż co mówi na ten temat Boże Słowo, bo ono jest odpowiedzią na wszelkie nasze życiowe okoliczności. W liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale, kiedy autor tego listu mówi o pewnej Bożej obietnicy, w 19 wersecie zapisane jest takie słowo, że tejże obietnicy trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę. To oznacza, że Słowo Boże zawiera w sobie pewne Boże obietnice, których możemy się uchwycić, i tak jak kotwica utrzymuje statek w jednym miejscu, sprawia, że statek pomimo sztormu czy burzy, czy jakichś wzmożonych fal trwa w jednym miejscu niewzruszony i dzięki temu unika katastrofy, rozbicia się gdzieś o jakieś przybrzeżne skały. Tak Słowo Boże, jakaś Boża obietnica może stać się dla człowieka wierzącego taką mocną, pewną kotwicą, która w momencie, kiedy życie staje się takie rozchwiane, kiedy jakaś burza w twoim życiu następuje, możesz uchwycić się takiej obietnicy, takiej kotwicy, która utrzyma cię w miejscu i nie pozwoli ci rozchwiać twojego życia. Każdy z nas powinien odnaleźć w Słowie Bożym taką właśnie kotwicę. Uważam, że powinieneś mieć taką swoją ulubioną Bożą obietnicę, której w takich trudnych sytuacjach będziesz w stanie się uchwycić i nie pozwolisz sobie na rozchwianie się. Otóż mam wrażenie, że największym problemem dla ludzi wierzących właśnie w takich trudnych sytuacjach jest mnożenie przeróżnych scenariuszy, jak Bóg powinien zadziałać, żeby rozwiązać problem. I niestety wydaje mi się, że jest tak, że im więcej scenariuszy my tworzymy, tym bardziej ograniczamy Boga w działaniu, ponieważ Bóg nie będzie działał według naszych scenariuszy. On i tak zadziała inaczej. Więc, żeby Boga nie ograniczać, koniecznym jest, aby powstrzymać się od właśnie budowania takich historii w swojej własnej głowie. To oczywiście nie jest proste. Powstrzymać się w takiej trudnej sytuacji, powstrzymać się właśnie od takich myśli, a co się stanie, a może tak się stanie, a może inaczej się stanie, a może Bóg tak zadziała, a może zadziała inaczej. W ten sposób tak naprawdę pozbawiasz Boga możliwości działania takiej swobodnej, bo Bóg i tak musi wymyśleć coś, na co ty nie wpadniesz. Więc, żeby nie ograniczać Boga w działaniu, musisz powstrzymać się od tworzenia w głowie sobie takich scenariuszy. To jest trudne, to nie jest wcale łatwe zadanie. I dlatego jest tu potrzebna taka mocna kotwica, która zatrzyma cię w miejscu i nie pozwoli ci właśnie rozpędzić się w takiej twórczości, w takich wyobrażeniach.
Dla mnie takim ulubionym wersetem, który wielokrotnie już uratował mi życie i za każdym razem działa, jest taki fragment, który w dwóch psalmach jest zawarty, w psalmie 42 i w psalmie 43. Psalmista pisze tak: Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Zwłaszcza ten fragment: Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. W ten sposób ja, zamiast rozpędzać swój umysł do tworzenia kolejnych wyobrażeń, jak Bóg ma działać, ja powtarzam sobie ten werset, powtarzam sobie go tak długo, aż mój umysł uspokaja się i przestaje tworzyć jakieś tam możliwe rozwiązania sytuacji. Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. I to jest prawdą za każdym razem. Za każdym razem, kiedy powstrzymuję się od właśnie tworzenia takich wyobrażeń, jak też Bóg może zadziałać w tej czy innej sytuacji, za każdym razem ostatecznie Bóg robi coś takiego, że ja mam powód, aby Go chwalić. Więc ten werset po prostu działa. On jest prawdziwy za każdym razem. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? A więc nasza dusza ma tendencję do popadania w rozpacz i do popadania w drżenie. To drżenie to jest takie rozdygotanie, takie właśnie rozedrganie, takie rozpalenie. I kiedy właśnie sobie pozwalamy na takie popuszczenie wodze naszej fantazji, to doznajemy takiego właśnie rozedrgania. I żeby nie doprowadzać do takiego stanu, musimy umieć się zatrzymać, musimy umieć nauczyć się kontrolować to, co się dzieje w naszych głowach. Z jednej strony po to, żeby mieć cały czas pokój. Pokój w sercu, pokój w głowie, kiedy są różne trudne sytuacje, a z drugiej strony, żeby nie ograniczać Boga w Jego działaniu. Dla mnie ten werset jest taką kotwicą duszy. Ilekroć mierzę się z jakimiś trudnymi sytuacjami, czy to coś zawaliłem i nie jestem pewny, jakie konsekwencje z tego wynikną, czy to jest jakaś trudna rozmowa, trudne spotkanie, czy jakieś wydarzenie, które nieuchronnie nastanie, którego się obawiam. Kiedykolwiek taka sytuacja następuje, ja muszę powtarzać sobie: ufaj Bogu, bo jeszcze będziesz Go sławić. Tak długo, aż mój umysł uspokoi się i będzie normalnie funkcjonował. I są to sytuacje, które dotykają każdego człowieka. Więc myślę, że i ty prędzej czy później będziesz w takich sytuacjach. Dlatego znajdź sobie taką obietnicę Bożą, taki fragment, taki werset, który stanie się dla ciebie taką pewną i mocną kotwicą, która sięgnie aż poza zasłonę. Tą zasłoną to oczywiście jest przyszłość, tak? Niewiadoma przyszłość, nieodgadniona przyszłość. Ale kiedy ty uchwycisz się mocnej kotwicy Bożego Słowa, to ta przyszłość będzie, spokojnie w tą przyszłość wejdziesz, spokojnie wejdziesz za tą zasłonę i nie będziesz musiał się bać tego, co jest za nią, ponieważ trzymasz się cały czas takiej mocnej i pewnej kotwicy. Słowo Boże jest taką kotwicą, ono jest pewne, ono jest prawdziwe i zawsze działa. I dlatego to musi być kotwica, która jest z Bożego Słowa, a nie z jakichś ludzkich filozofii czy z jakichś ludzkich przemyśleń, bo to są rzeczy zawodne, które nie są w stanie nikogo uratować i nikomu pomóc. Natomiast Słowo Boże, Boże obietnice, które są w nim zawarte, są taką kotwicą. Dlatego życzę ci, abyś znalazł taką swoją własną, osobistą kotwicę i trzymał się jej w sytuacji, kiedy nastanie jakaś burza w twoim życiu, jakiś sztorm. To cię uratuje, to pozwoli ci zachować pokój
i spokój w Twojej własnej głowie. Z Bogiem, kochani.